Annuncio bobis gaudium magnum. Abemus Papam. Prezbiter człowiekiem miłości. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 lipca 1993 roku. W poprzednich katechezach poświęconych prezbiterom wielokrotnie podkreślaliśmy, że bardzo ważna jest w ich życiu miłość do braci. Obecnie pragniemy zająć się tym zagadnieniem, biorąc za punkt wyjścia genezę tej miłości w życiu kapłana. Jest nią jego tożsamość, jako człowieka bożego, Pierwszy list Świętego Jana uczy, że Bóg jest miłością. Jako człowiek Boży prezbiter powinien więc być człowiekiem miłości. Bez miłości bliźniego nie będzie w nim ani prawdziwej miłości Boga, ani nawet prawdziwej pobożności i gorliwości apostolskiej. Sam Jezus ukazał związek między miłością Boga i miłością bliźniego. To też miłowania Pana Boga całym sercem nie można oddzielić od miłowania bliźniego. W tym duchu autor cytowanego listu twierdzi: Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Mówiąc o sobie, Jezus przerównuje tę miłość do miłości dobrego pasterza, który nie szuka korzyści czy zysku, jak najemnik. Dobry pasterz, podkreśla Jezus. Tak bardzo miłuje owce, że daje za nie swoje życie. Jest to więc miłość, która graniczy z heroizmem. Wiemy, w jak wielkim stopniu to wszystko urzeczywistniło się w życiu i śmierci Jezusa. Ci, którym poprzez święcenie kapłańskie Chrystus powierza misję pasterzy, powołani są do naśladowania tej heroicznej miłości dobrego pasterza w życiu i do dawania o niej świadectwa w czynach. W życiu Jezusa widoczne są wyraźnie istotne rysy miłości pasterskiej, którą darzy On swoich braci ludzi i o naśladowanie, której prosi swoich braci pasterzy. Jego miłość jest nade wszystko pokorna. Jestem cichy i pokorny sercem. W sposób znaczący zaleca swoim apostołom by wyrzekali się osobistych ambicji i wszelkiej chęci panowania nad innymi. Naśladując przykład syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Wynika z tego, że z misją pasterską nie licuje postawa wywyższania się, lub autokratyzmu, irytująca wiernych i być może oddalająca ich od owczarni. Naśladując Chrystusa dobrego pasterza, trzeba wyrabiać w sobie ducha pokornej służby. Jezus daje nam ponadto przykład miłości pełnej współczucia, czyli szczerego i rzeczywistego udziału w cierpieniach i trudnościach braci. Litując się nad tłumem ludzi niemających pasterza, stara się nimi pokierować swym słowem życia i zaczyna ich nauczać. Kierując się tą samą litością, uzdrawia wielu chorych, dając poznać, że pragnie uzdrowienia duchowego. Rozmnaża chleb dla głodnych, co stanowi wymowny symbol Eucharystii. Wzrusza się na widok ludzkiej nędzy i pragnie jej zaradzić. Uczestniczy w bólu tych, którzy opłakują stratę bliskiej osoby. Okazuje również miłosierdzie grzesznikom w jedności z Ojcem, który jest pełen współczucia dla Syna marnotrawnego, i przedkłada miłosierdzie nad składanie ofiary. Nie brakuje też epizodów, w których zarzuca swoim przeciwnikom. Że nie rozumieją Jego miłosierdzia. W tym kontekście istotne jest, że mówiąc o życiu i śmierci Jezusa, list do Hebrajczyków widzi podstawę autentycznego kapłaństwa w solidarności i współczuciu. List potwierdza bowiem, że arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą. Dlatego też, przedwieczny Syn Boży. Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Dlatego nas, chrześcijan, napawa nadzieją świadomość, że nie takiego mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Prezbiter znajduje więc w Chrystusie. Wzór prawdziwej miłości cierpiących, ubogich, przygnębionych, a zwłaszcza grzeszników. Jezus jest bowiem bliski ludziom, bo poznał ich życie, doświadczył tych samych trudności i cierpień co my, więc nam współczuje i może współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą. Pomaga także skutecznie ludziom wystawionym na próby, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany. W tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Również w świetle Bożej miłości, Sobór Watykański II ukazuje konsekrację kapłańską jako źródło miłości pasterskiej. Prezbiterzy Nowego Testamentu przez swe powołanie i wyświęcenie zostają wydzieleni w jakiś sposób z ludu Bożego, jednak nie w celu odłączenia ich od Niego lub od jakiegokolwiek człowieka. Lecz by całkowicie poświęcili się dziełu, do którego powołuje ich Pan. Nie mogliby być sługami Chrystusa, gdyby nie byli świadkami i szafarzami innego życia niż ziemskie, lecz nie potrafiliby też służyć ludziom, gdyby pozostali obcymi w stosunku do ich życia i warunków. U podstaw dwóch cech postępowania kapłańskiego leżą dwa wymogi: sama ich posługa, Domaga się w szczególny sposób, by nie upodabniali się do tego świata. Równocześnie jednak wymaga, by na tym świecie żyli wśród ludzi, jako dobrzy pasterze, znali swe owce i starali się doprowadzić także te, które nie są z ich owczarni, by i one usłyszały głos Chrystusa i aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. W tym kontekście można zrozumieć, Dlaczego Paweł tak aktywnie gromadził środki, aby wesprzeć uboższe wspólnoty oraz zalecenie zawarte w liście do Hebrajczyków, by dzielić się dobrami, wspierając się nawzajem jako prawdziwi naśladowcy Chrystusa? Sobór twierdzi, że prezbiter, który pragnie upodobnić się do dobrego pasterza i odtworzyć w sobie jego miłość do braci, Musi skupić się na kilku sprawach mających w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie. Powinien przede wszystkim poznać swe owce, zwłaszcza przez nawiązanie kontaktów, wizyty, więzy przyjaźni, spotkania zaplanowane lub przypadkowe i tym podobnie, postępując zawsze w duchu dobrego pasterza. Ludzi, którzy się do Niego zwracają, powinien przejmować, wzorując się na Jezusie, okazując im w każdej chwili umiejętność słuchania, starając się ich zrozumieć, traktując ich w sposób otwarty i życzliwy, angażując się w dzieła i inicjatywy mające na celu pomaganie ubogim i ofiarom nieszczęść. Powinien wyrawiać w sobie i pogłębiać te zalety, które słusznie cieszą się uznaniem w społeczności ludzkiej, jak dobroć serca, szczerość. Siła i stałość ducha, ustawiczna troska o sprawiedliwość, ogłada towarzyska i inne, a także cierpliwość gotowość do szybkiego i wielkodusznego przebaczania, uprzejmość towarzyskość gotowość do spieszenia z pomocą i usłużność wolną od eksponowania osobistych zasług. Jest to zatem cały wachlarz ludzkich i pasterskich zalet o które miłość Chrystusowa może i powinna wzbogacić postępowanie prezbitera. Umocniony miłością, prezbiter może pełnić swą posługę, naśladując przykład Chrystusa, którego pokarmem było pełnienie woli Ojca. W pełnym miłości, przylgnięciu do tej woli, prezbiter odnajdzie zasadę i źródło jedności swego życia. Tak twierdzi Sobór. Prezbiterzy łączą z Chrystusem, Siebie samych, w uznaniu woli Ojca. W ten sposób zastępując dobrego pasterza, w samym wykonywaniu pasterskiej miłości znajdą więź doskonałości kapłańskiej, zespalającą w jedno ich życie i działanie. Źródłem, z którego można czerpać tę miłość, pozostaje zawsze Eucharystia, która jest ośrodkiem i korzeniem całego życia prezbitera. Jego zaś dusza powinna starać się odtworzyć w sobie to, co dzieje się na ołtarzu ofiarnym. Tak więc łaska i miłość ołtarza ogarnia ambonę, konfesjonał, archiwum parafialne, szkołę, oratorium, domy i ulice, szpitale, środki transportu i społecznego przekazu. Wszystkie te dziedziny, w których prezbiter może pełnić swoją posługę pasterską. Za każdym razem jego msza święta, Poszerza swój zasięg, a jego duchowe zjednoczenie z Chrystusem kapłanem i hostią sprawia, że jak mówił święty Ignacy Antiocheński, staje się pszenicą Bożą, aby się stać czystym chlebem Chrystusa dla dobra braci.